Paweł Jonik, witam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Fan Club Studio w telewizji WTK. Dziś w naszym studio gościmy znamienitych gości. Marcin Drajer, a więc były piłkarz m.in. Lecha Poznań, obecnie pracujący w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. A także Bartosz Kijewski, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego. Cześć, witam serdecznie. No właśnie, tak jak co tydzień rozmawiamy o Lechu, rozmawiamy o Warcie Poznań. Dzisiaj kibice Kolejorza mają więcej powodów do radości, a to wszystko z powodu wygranego meczu z Dinamem Batumi. Zapraszam na podsumowanie tego spotkania. Kolejorz zwyciężył wczoraj na Stadionie Miejskim aż 5-0. Jednak patrząc przed meczem na skład, można było mieć pewne obawy. Na środku obrony zagrał nominalny lewy obrońca Barry Douglas. Było to spowodowane infekcją Maksymiliana Pingota. Rano, gdy otrzymałem informację od lekarza, że Pingot nie może zagrać, pomyślałem: o Boże, kogo mogę wystawić na środku obrony? Rozważaliśmy różne opcje z Tomaszem Rząsą i to on powiedział mi, że Barry grał kiedyś na tej pozycji w Premier League. Szkot dobrze spisał się na tej pozycji. Jak sam podkreśla, ze swoim doświadczeniem jest w stanie adaptować się do tego typu wyzwań. Jestem profesjonalnym piłkarzem, więc jeśli mój zespół mnie potrzebuje, to jestem w stanie tam zagrać. Oczywiście wolałbym grać na swojej nominalnej pozycji, ale gdy rano trener ze mną rozmawiał i powiedział, że nie ma nikogo innego, że mam duże doświadczenie, to nie miałem wątpliwości, czy się zgodzić. Dla mnie to było ekscytujące móc zagrać na tej pozycji. Samo spotkanie rozpoczęło się od przewagi Lecha. Już po 10 minutach kolej już prowadził 1-0 po celnym uderzeniu Michała Skurasia. Myślę, że dobrze rozpoczął się dla nas ten mecz. Szybko strzeliliśmy bramkę i nie zatrzymaliśmy się na tym. Po prostu tworzyliśmy sobie kolejne sytuacje. Gdzieś często uderzaliśmy z dystansu, przeciwnik musiał do nas wyjść i robiły się bardzo duże przestrzenie w środku i myślę, że mądrze rozgrywaliśmy po prostu ten mecz. Kolejne bramki dla Lecha padły w 24 i 33 minucie, a zdobyli je Amaral i ponownie Skuraś. Obie były bardzo podobne. Lechici przejmowali piłkę w środku i szybkim podaniem przenosili grę w kierunku pola karnego rywali. W drugiej połowie jeszcze dwukrotnie trafili do siatki. Najpierw po fantastycznym podaniu Welde drugą bramkę zdobył Amaral, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Isak. Z postawy swoich graczy zadowolony był Van den Brom. Wreszcie zobaczyliśmy taką piłkę, jaką powinni prezentować mistrzowie i wreszcie w tym meczu wszystko poszło zgodnie z planem. Patrząc na problemy, jakie mamy, jestem bardzo zadowolony i dumny z występu mojego zespołu. Poznaniacy byli lekko zdziwieni słabą postawą rywali. Gruzini zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Z analiz mieliśmy rozpracowanych tak przeciwników, że myśleliśmy, że będzie troszeczkę to z ich strony lepiej wyglądało. Nie wiem, czy po prostu ta temperatura, czy byli zmęczeni, ale gdzieś w 20 minucie widać było bardzo duże przestrzenie i fajnie je po prostu wykorzystywaliśmy. Gdzieś szukaliśmy tych długich piłek za ich plecy. Tym, jak przebiegło spotkanie, mocno zniesmaczony był także trener drużyny z Batumi. Co mogę powiedzieć po tym meczu? Mogę jedynie pogratulować naszym rywalom tego, jak zagrali. Dzisiaj na boisku grała tylko jedna drużyna i był nią Lech Poznań. Nasz zespół nic nie pokazał i ja jako trener biorę za to pełną odpowiedzialność i przepraszam. Lechici nie wybiegają jeszcze myślami do trzeciej rundy, podkreślając, że najpierw należy dokończyć dzieła w Gruzji. Z kronikarskiego obowiązku należy jednak powiedzieć, że w pierwszym starciu potencjalnych rywali Lecha Wikingur Reykjavik pokonał The New Saints 2-0. Tyle Rafał Wandzioł, dziękujemy za te relacje. Panie Marcinie, 5-0, Lech zwyciężył Dynamo Batumi na własnym stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Czy to może być taki punkt zwrotny po tych kilku słabszych meczach? Uśmiecham się dlatego, że słuchając nawet wypowiedzi teraz Michała Skurasia, który też był zaskoczony poziomem, jaki zaprezentował zespół Batumi, no to mam takie troszkę mydlany obraz, bo z jednej strony należy się cieszyć i pogratulować przekonywującego zwycięstwa 5-0, natomiast no, myślę, że zespół drużyny przeciwnej nie dojechał na ten mecz i tak naprawdę trudno mi zobrazować
dokładnie postawy dzisiaj, czy jakość, jeżeli mówimy o zawodników Lecha Poznań. No ten sezon zaczął się fatalnie. Ten mecz jakby troszeczkę skrzesił takiego optymizmu w sercach kibiców. Natomiast ja tutaj jestem bardzo ostrożny w swoich wypowiedziach i nie oceniam tego meczu z perspektywy, na jakim poziomie dzisiaj są zawodnicy Lecha, czy oni są dobrze przygotowani, czy nie przygotowani, czy ten sezon będzie teraz każdym meczem coraz lepiej wyglądał, kolejny mecz będzie lepszy w ich wykonaniu. No bo taka jest prawda, ja powiem szczerze, że ja przy każdej bramce Lecha tak naprawdę aż mi serce nie drgnęło, tylko przyjmowałem to z każdą bramką jakby normalne, bo jakość zespołu przeciwnego dla mnie to nie była żadna jakość, tak naprawdę Lech musiał wygrać. Kwestia tylko rozmiary tego zwycięstwa i 5-0 jest to wynik, który na pewno premiuje Lecha do kolejnej rundy. Tu się nie oszukujmy, nie zakładam, że tam się może wydarzyć cokolwiek, więc na pewno do kolejnej rundy Lech awansuje. Natomiast bardziej mnie zastanawia to, czy z każdym kolejnym meczem Lech będzie potwierdzał tą skuteczność i jeszcze lepszą dyspozycję niż tą, którą dzisiaj obserwujemy. Wielu obserwatorów faktycznie mówiło o tym, że już dawno nie było na Bułgarskiej tak słabego zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o europejskie puchary. Wiemy doskonale, że Dinamo Batumi walczyło jak równy z równym ze Slovanem Bratysława. To też nie jest przypadkowy zespół, więc na pewno może dziwić ta forma przyjezdnych w czwartkowym spotkaniu, Bartku. Na pewno. Ja byłem w ogóle zdziwiony, że Dinamo zaprezentowało się z tak słabej strony. Obejrzałem obszerne skróty dwóch meczów ze Slovanem i tam ta drużyna zdecydowanie przeważała zawodników ze Słowacji. Tym bardziej w tym pierwszym meczu chyba grali w osłabieniu. Także spodziewałem się tego meczu bardziej wyrównanego. Nawet nie będę ukrywał, że jak jechałem na stadion, to miałem takie mieszane uczucia, czy Lech będzie w stanie wygrać to spotkanie. Brałem remis w ciemno. Po tym, co zobaczyliśmy w trzech poprzednich spotkaniach, w jakim stylu grał Lech, w jakim stylu w sumie przegrywał Lech, to nie wyglądało optymistycznie. To, że Lech wygrał tak wysokim rezultatem, na pewno to pójdzie w świat. W 2009 roku bodajże była ostatni raz tak wysoka wygrana Lecha Poznań w europejskich pucharach. Wtedy chyba Lech wygrał 6-1 z Fredrikstad. U siebie rok wcześniej, 2008, wygrana z Grasshoppersem Zurich. Także na pewno ten wynik może być czymś optymistycznym. Może napawać optymizmem kibiców kolejarze na przyszłe mecze. No ale mówię, troszeczkę zdziwiła mnie postawa Dinama, który, tak jak pan Marcin powiedział, nie dojechała na to spotkanie. A co było najważniejsze mimo wszystko? No bo oczywiście możemy mówić, że rywal był nie najwyższych lotów, szczególnie właśnie w czwartkowym spotkaniu. Natomiast też trzeba jednak tę piłkę do bramki skierować. To właśnie ten fakt, że Lech bardzo szybko napoczął rywala za sprawą Michała Skurasia i tego fenomenalnego bądź co bądź strzału z dystansu, to był taki ważny czynnik w kontekście tego meczu? To też, żebyśmy nie był źle odebrany, bo wygrać 5-0 to też jest sztuką. To nie jest tak, że się wychodzi i z każdym się wygrywa 5-0, więc ta skuteczność w tym dniu była naprawdę na wysokim poziomie. Bramka Skurasia, pierwsza z dystansu, tak naprawdę chyba niespodziewana, bo chyba wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, w jaki sposób została strzelona, ale to też pokazuje, że strzały z dystansu, one dzisiaj też są kluczowe i można przeciwnika zaskoczyć. I takie wrażenie, że z każdą kolejną bramką, która padała, to zespół z Batumi troszeczkę pomimo swojego słabszego dnia jeszcze bardziej gdzieś popadał w te swoje problemy. Natomiast mówię, strzelić pięć bramek, to jest to sztuka. Fajnie, że Michał Skuraś, który chyba będzie dostawał więcej szans w tym sezonie, też od niego będziemy oczekiwać dzisiaj bardzo dużo z braku Kamińskiego, braku tych takich skrzydłowych, którzy mają dostarczać te piłki w pole karne, do Iszaka przede wszystkim, czy młodego Szymczaka, to będzie kluczowe, więc myślę, że dla samego Michała ten mecz był taki też bardzo ważny, istotny i te dwie bramki, bo widać chyba, że on chce też iść po trzecią bramkę, bo takie miałem wrażenie. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk, natomiast tutaj nawet wypowiedzi trenera, kiedy on się za głowę złapał, jak dostał informację, że Pingo niestety nie zagra, bo dostał infekcję i teraz nagle
jak ma zadziałać i też padają słowa, że dyrektor sportowy Rząsa też mu podpowiedział w jaki sposób. Troszkę mi się to do końca nie podoba, żeby trener nie był przygotowany na wariant B, a takich wariantów B trzeba mieć, czy przed meczem, bo są różne sytuacje losowe, czy w trakcie gry, kiedy nie wiem, będziemy grali w dziesiątkę, kiedy przyjdą jakieś kontuzje, trzeba szybko reagować, więc to trochę mi też pokazuje, że nie wiem, czy ten nie do końca poznał jeszcze tych zawodników w tym krótkim okresie czasu, kiedy z nimi pracuje, natomiast na całe szczęście, że w tym dniu i tak szybko potrafili zareagować, że ten wynik jest skuteczny. Natomiast to też martwi mnie, że przy jakimkolwiek problemie kartkowym, zdrowotnym może być tych problemów znacznie więcej, gdzie wydawało się, że ta defensywa jest jednolita, spójna, patrząc z poprzedniego sezonu. No tutaj już pojawiają się na samym starcie kolejne problemy, bo fal start na początku tych rozgrywek, czy ligowych, czy pucharowych, teraz problemy z kontuzjami, czy problemy zdrowotne powodują to, że no, trener też mówi o tym głośno, że ma problemy, dlatego no, sam jestem ciekaw, jak to będzie w najbliższym czasie jeszcze zarządzane pod kątem ewentualnych jakichś transferów, bądź przetasowań w składzie. No to, że Douglas zagrał na środku obrony, no to z jednej strony sam powiedział, zagra tam, gdzie mu trener nakaże grać, jest to doświadczony zawodnik, to nie jest jego nominalna pozycja, zrozumiałe. Natomiast to sprawdziło się. Zagrali na zero, większych błędów nie popełnił ten zawodnik, czy cała linia defensywy, więc tutaj trzeba odebrać to na plus. Natomiast no, wiadomo, że przeciwnicy będą z każdym tygodniem coraz lepsi i ten poziom sportowy będzie wyższy. Bartku, według ciebie ten eksperyment z Barrym Douglasem na środku defensywy wypalił? No jak najbardziej, aczkolwiek gdyby Lech miał dużo mocniejszego przeciwnika, też nie wiemy, jakby ten Barry Douglas się zachował, jakby został wrzucony na tak zwany wirek piłkarzy ofensywnych drużyny przeciwnej. No to wyglądało ok, jak najbardziej. Aczkolwiek, jak mówię, jechałem na stadion i zobaczyłem, że w pierwszym składzie nie ma Maksymiliana Pingota, gra Barry Douglas. Wtedy sobie powiedziałem, o kurczę, tutaj zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie. Tym bardziej, że trener na konferencji prasowej dzień wcześniej mówił, że to jest pewniak, że on wyjdzie w pierwszym składzie. Powiedział, że Alan Czerwiński zszedł właśnie przed tym meczem z urazem. Nagle Alan Czerwiński pojawia się na ławce rezerwowej. Ja tak sobie mówię, kurczę, no co się tutaj dzieje? Potem zacząłem sobie myśleć, a co by się wydarzyło, jakby Joel Pereira zaraz miał kontuzję. Tutaj nagle nie mamy prawego obrońcy. Co się wydarzy, jak nie mamy, co by się wydarzyło, jakby nie było Mikaela Iszaka. Nagle byśmy musieli grać Arturem Sobiechem, Filipem Szymczakiem. Oczywiście to są zawodnicy, którzy grają na swoich nominalnych pozycjach, ale generalnie zaczyna się robić troszeczkę niebezpiecznie, no bo tutaj była teraz w tym tygodniu sytuacja, że piłkarze Lecha złapali jakąś podejrzaną infekcję. Lubomir Sadka również nie zagrał na 100%, zszedł przed 70 minutą, prawdopodobnie też z jakąś infekcją. Także tutaj faktycznie robi się no, niemały problem w strukturach Lecha. No i bardzo dobrze, że teraz jest taka chwila wytchnienia, że można to w jakiś sposób poukładać, w jakiś sposób przeanalizować. Dobrze, że ta wygrana 5-0 pozwoli Lechowi pojechać do Batumi i nie grać na 100%, tylko mówiąc kolokwialnie, pojechać, zrobić swoje i wrócić do Poznania, aby no jeśli z porażką, to jak z najmniejszą ilością kontuzji. A z drugiej strony chyba nikt nie powinien podchodzić do tego w taki sposób, no bo jednak rywalizacja w europejskich pucharach jest też o tyle istotna, że polskie kluby muszą budować ten współczynnik klubowy. No jednak liga 28, tak? Bodajże miejsce, gdzieś koło tego 30 miejsca kręcimy się cały czas jako polska ekstraklasa i, no i to potem też się odbija na tym, że mamy jednak no, te starty od pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów chociażby, także no, pewnie Lech powinien i tak wyjść dosyć mocnym składem na Dinamo Batumi, choć tak jak pan Marcin powiedział wcześniej, faktycznie no, no, sprawa awansu jest tu praktycznie przesądzona. Trudno wyobrażać sobie, żeby Dinamo na swoim terenie odrobiło 5 bramek straty. Natomiast to, co martwi, to, co Bartek zwróciłeś na to uwagę, jeden środkowy obrońca w kadrze meczowej na to spotkanie, no to jest sytuacja chyba jednak niedopuszczalna w kontekście, kiedy mówimy o Mistrzu Polski jednak, czyli drużynie, która jest naszą wizytówką na arenie międzynarodowej. No jeszcze półtora miesiąca temu, kiedy Lech zdobywał mistrzostwo, no to wszyscy byliśmy zbudowani, optymistycznie nastawieni, to fajnie wyglądało, poukładane. Wiadomo, że cały splot wydarzeń, które się później dzieją po mistrzostwie, no powoduje to, że są pewne zawirowania i pewne sytuacje, które niepokoją. No dzisiaj tak naprawdę jest w moim odczuciu duży niepokój.
No bo my jesteśmy na początku rozgrywek ligowych, jesteśmy na początku tych eliminacji o europejskie puchary. O, wiadomo, że Liga Mistrzów poza nami, Liga Europy poza nami, zostaje nam tylko ten trzeci poziom europejski, gdzie no, liczymy, że cztery zespoły, które dzisiaj jeszcze biorą w tym udział i chciałbym, żeby one tam awansowały, bo tak naprawdę to może poprawić wizerunek polskiej piłki, bo mówimy tu o Lechu, ale ja zawsze kibicowałem polskim zespołom, obojętnie z jakiego miasta by nie byli, bo to właśnie daje też przełożenie na ten współczynnik, który później decyduje o tym, kiedy my zaczynamy grać. No tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy już po 5. meczu Lecha Poznań, a tutaj rozmawialiśmy przed studiem, że najlepsze europejskie ligi dopiero szykują się do sezonu, żeby dobrze wejść, a my już jesteśmy w trakcie sezonu. Teraz najlepsze ligi ruszą, no to my już będziemy, nie wiem, po 10, po 9, po 11 meczu łącznie europejskich pucharów i ligi. To też pokazuje, gdzie jesteśmy. Dlatego ważne jest to, żeby punktować, czyli każdy mecz, czy Lecha, Pogoni dzisiaj, Rakowa i Lechii Gdańsk, każde zwycięstwo, no będzie ten współczynnik poprawiało. Wiadomo, że to nie jest proces, nie wiem, na przyszły rok, ale no trzeba gdzieś zacząć, bo no dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i sobie nie ułatwiamy. No i tu jest jakby problem najistotniejszy, natomiast no to jest jakby melodia przyszłości. My dzisiaj skupiamy się tu i teraz, no chcemy, żeby Lech zaskoczył w lidze, zaskoczył przede wszystkim w tej Europie, no bo dla mnie dzisiaj tylko punktem nadrzędnym jest to, żeby Lech no trafił do fazy grupowej, no bo to jest jedyna możliwość taka pozytywna, żeby te europejskie zespoły witać. Tutaj to są zespoły, które mają swoją markę i tu mogą naprawdę przyjeżdżać niezłe i ciekawe zespoły, które na pewno zapełnią te trybuny, no bo Lech, znaczy Poznań jest spragniony europejskich pucharów, kibice chcą oglądać Lecha w europejskich pucharach, więc liczę na to, że ta faza grupowa jest w zasięgu Lecha. Oczywiście jest to znowu proces nie tygodniowy, dwutygodniowy, tylko no, ale no niestety jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Musimy, że tak powiem, od tych podziemi troszkę wychodzić wyżej i wierzę głęboko, że tak będzie. Natomiast no, na pewno nie będzie to łatwa rzecz. Ja bym wrócił jeszcze na moment do tego spotkania z Dinamem Batumi. Mówiliśmy o tym, że Michał Skóraj zaprezentował się z dobrej strony. Świadczą o tym dwa strzelone gole, tak? Natomiast też João Amaral, Mikael Isak, Christopher Welde, wszyscy ci zawodnicy zanotowali liczby, można tak to określić, w starciu z drużyną z Gruzji. Bartku, twoim zdaniem, kto z tych wymienionych zawodników, a może jakaś inna postać, wyróżniła się najbardziej w tym spotkaniu? To znaczy, to trzeba zacząć od tego, że po takim spotkaniu no, trzeba pochwalić każdego piłkarza, ponieważ no, zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wygrali bardzo przekonująco. Którego zawodnika najbardziej bym wyróżnił? No, od początku sezonu mówię, że to jest Michał Skóraś. Już niekoniecznie za to same, za ten mecz, aczkolwiek no, w tym meczu był niekwestionowanym liderem drużyny. Bardzo chciałem go pochwalić za to, że od początku sezonu gra bardzo równo, gra na równym poziomie. Czasami mam wrażenie, że w tych słabszych spotkaniach jest jednym z zawodników, który pokazuje, że mu się najbardziej chce, jest najbardziej aktywny, włącza się do gry. Wiadomo, że zarzucało mu się to, jest troszeczkę na bakier ze strzałami, bo w takich bardzo oczywistych sytuacjach gdzieś chybia. A ma taką smykałkę do takich trudniejszych goli, tak. Było to też widać właśnie w tym meczu z Dinamem, gdzie mógł jeszcze strzelić w dwóch dużo bardziej oczywistych sytuacjach, a strzelił z bardzo nieoczywistych sytuacji. No na pewno cieszą liczby João Amarala. No, w końcu popisał się skutecznością. Oczywiście wcześniej zanotował jedną asystę. Oczywiście to też nie był mecz na poziomie João, jakiego znaliśmy z poprzedniego sezonu, ale to daje taką nadzieję, że powoli Portugalczyk dochodzi do przebudzenia. No, warto też podkreślić to, że dobrze zagrał Nika Kwekweskiri w środku, bardzo, bardzo spokojnie. Aczkolwiek mówię, no, na tle takiego przeciwnika no, każdy z tych zawodników wyglądał o poziom, dwa poziomy wyżej. Mm-hmm. Też sporo mówiło się o tym, że Lech ma problemy z defensywą. W tych poprzednich kilku meczach do starcia z Dinamem Batumi wyglądało to różnie, może poza tym pierwszym starciem z Karabachem Agdam wygranym w Poznaniu 1-0. Panie Marcinie, no ale też chyba trochę za mało mówiło się o tych problemach w ataku, no bo do tego meczu z Dinamem jednak Lechici mieli problemy z kreowaniem sytuacji podbramkowych. Nawet jak już te sytuacje wykreowali, no to jednak brakowało tej skuteczności i tak jak mówimy o tym przełomie, być może to
też będzie istotne, żeby ci liderzy ofensywy, czyli właśnie Amaral, a także Isak, no też nieco bardziej może uwierzyli w to, że ta maszyna może jeszcze się rozpędzić i wskoczyć na te właściwe tory. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia defensywy, no bo defensywa, nawet przegrywając drugi mecz z Karabachem, też bardzo negatywnie został odebrany czy oceniony bramkarz poznańskiego Lecha. Tak? Natomiast ja z perspektywy dzisiaj trenera, ale też jako zawodnika, widziałem większy problem przed polem karnym. Brak ataku na piłkę, tak? Czyli sama możliwość oddania strzału zawodnikowi, no to jest problem nie bramkarza, tylko zespołu zawodników, którzy są najbliżej piłki. Powinien być atak na piłkę, tego nie było. I to jest jakby główną, w moim odczuciu, główną przyczyną liczby oddanych strzałów na bramkę. No bo to trzeba tak to zobrazować. To, co później się dzieje, kiedy bramkarz nie łapie, gdzieś, że tak powiem, paruje przed siebie i są później sytuacje bramkowe, to jest druga rzecz. Natomiast też brakowało asekuracji przy tych sytuacjach. No, tak, więc dokładnie. No, ja zawsze odnoszę się do bramkarza w hokeju. Tam każdy strzał na bramkę, za chwilę dwójka, trójka tych obrońców najbliżej ustawionych go chroni, jest, że tak powiem, na asekurację, reagują jak na siebie. W piłce troszkę wygląda to inaczej. Raz, że jeżeli nie będzie ataku na piłkę na 20, 18 metrze, to co Skóraś pokazał, tak? No, nikt się nie spodziewał, że odda strzał, no, ale miał tyle czasu, okej, okay, pomyślał, nikt mnie nie atakuje, spróbuje i wyszło to kapitalnie. Więc te wszystkie strzały z dystansu, one muszą być troszeczkę inaczej blokowane, czy musi być reakcja na tą piłkę. Natomiast jeżeli mówimy o atakowaniu, no to znowu musimy znaleźć te proporcje. Iloma zawodnikami bronimy, tak? Bo to widać. Ilu mamy zawodników ofensywnych? No dzisiaj, patrząc pod kątem ostatniego meczu, Amaral, który ma kreować grę, ma przed sobą Miszaka, który ma kończyć grę, no i dwóch zawodników po bokach, czyli Skóraś i Welde, no to jest czwórka zawodników. I tak naprawdę czwórką zawodników Lech będzie atakował zawsze. Być może któryś się piąty podłączy. Czasami na te lepsze zespoły, albo przede wszystkim, to może być zbyt mało. No to niewiele zespołów, którzy w pojedynkę czy w akcji dwuosobowej, trzyosobowej potrafią znaleźć drogę do bramki, więc te proporcje w Lechu troszeczkę dzisiaj, one są bardziej nastawione w moim oczuciu na defensywę, czyli nie stracić, a coś nam się uda strzelić. W ofensywie mamy Iszaka, mamy Amarala, który świetnie asystuje, który też strzela bramki. Wiadomo, że Iszak jak dostanie jedną piłkę na 90 minut, on też potrafi zamienić to na gola. No i też walczy, cofa się, prawda? Jasne, on tak, też nawołuje do tego pressingu. Automatycznie kolegów też ma dalej do bramki. No natomiast no, to też jest przykład, ja go zawsze chwaliłem od samego początku i on mi się podoba jako zawodnik taki kompletny, jeżeli mówimy o grze w defensywie, z szybkim przejściem do atakowania, no bo on w tym jest skuteczny. Nie? Zawsze porównuję go do Grytkiera. Grytkier był typowym egzekutorem, Iszak jest zawodnikiem, który robi kapitalną grę w defensywie, potrafi odebrać piłkę, stworzyć sobie też samemu sytuację. Dlatego dzisiaj te proporcje w bronieniu i atakowaniu w Lechu są troszeczkę 70 czy 60 na korzyść defensywy, 40 na ofensywy. No i tak to dzisiaj odbieram. Żeby teraz mieć troszkę więcej możliwości, no to w moim odczuciu musiałby być jeszcze jeden dodatkowy zawodnik ofensywny. Dla mnie ten trójkąt musiałbym wrócić do poprzednich sezonów, gdzie mieliśmy w środku Tibę, Ramireza i Modera. To była trójka, też się zastanawialiśmy, czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie, nie ma typowej szóstki. Ale to pokazało, że jeżeli Lech posiadał piłkę, to oni w tym trójkącie potrafili tak piłkę utrzymać, rozegrać, że Lech był naprawdę, naprawdę groźny. No dzisiaj bardziej gramy na dwójkę defensywną, czyli na dwie szóstki, jedną dziesiątkę Amarala. Na ostatni mecz to wystarczyło. Na lepszych przeciwników może być to zbyt mało. Natomiast nie jestem trenerem tej drużyny, jest sztab ludzi, który nad tym pracuje. Myślę, że mają swoje przemyślenia. No i tak to wygląda. Ja będę czekał na kolejne mecze, bo naprawdę mnie interesuje. No nie chciałbym, żeby to Mistrzostwo Polski, które było zdobyte, żeby na chwileczkę ta bańka pękła i znowu żebyśmy wrócili do punktu wyjścia. Bo myślę, że Lech dzisiaj nie zasługuje na to, żeby gdzieś tam być w środku tabeli, tylko musi walczyć o te najwyższe cele i tak to odbieram dzisiaj jako kibic z tego zespołu. Tym bardziej, że na mistrzostwo trzeba było czekać 7 lat. No i myślę, że nikt nie chciałby powtórki w Poznaniu. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Lechu Poznań, mówimy o tych kontuzjach, mówimy o infekcjach, mówimy o tym, że ten skład nie jest do końca, ta kadra nie jest do końca kompletna na chwilę obecną. Czy w związku z tym, panie Marcinie, ta decyzja sztabu, decyzja klubu o tym, żeby przełożyć spotkanie z Miedzią Legnica, spotkanie ligowe, była decyzją słuszną w pańskim spojrzeniu na tę sprawę? W jednym z ostatnich programów, kiedy miałem okazję tutaj się wypowiadać, powiedziałem, że teraz właśnie po mistrzostwie będzie bardzo istotna ta kadra, którą będzie miał wtedy jeszcze trener Skorża do dyspozycji. Dzisiaj wiadomo, że nie ma trenera. Ale ta kadra, jeżeli my mówimy o trzech frontach, o lidze, o europejskich pucharach, za chwilę Puchar Polski też, który w rundzie jesiennej się tutaj pojawi, no to
i mówiliśmy o Lidze Mistrzów, że Lech dzisiaj jest przygotowany, albo inaczej, bardzo poważnie myśli o tym, żeby w Lidze Mistrzów dojść do tej fazy grupowej, no to ta kadra powinna przynajmniej liczyć 27, 28, jak nie 30 zawodników, bo tak to jest w Europie, tak to się dzieje. Żeby tak było, no to trzeba sięgnąć do portfela, trzeba zainwestować, trzeba zrobić jakość w tym zespole, czyli trzeba ściągać zawodników, którzy nie będą uzupełnieniem, a będą robili różnicę. No my dzisiaj jesteśmy na początku i już mamy, jakie mamy problemy w defensywie, jak to ustalić ze skrzydłowymi, tak? Jeżeli Skóraś nie, no to kto? Jeżeli nie Welde, który on bardzo negatywnie jest odbierany i on ma dzisiaj chyba więcej minut rozegranych niż w poprzednim całym sezonie poprzedniego, no to też pokazuje, gdzie dzisiaj ten zespół jest. Natomiast no tak to wygląda. Mamy dzisiaj to, co mamy. Trener ma tych zawodników do dyspozycji i tutaj nic nie zrobimy. Być może są jeszcze jakieś plany, żeby do końca sierpnia, bo okienko chyba transferowe do końca sierpnia jest otwarte. Być może jeszcze ktoś tutaj dołączy. Natomiast pytanie takie, czy to będą jeszcze europejskie puchary, czy zostanie tylko Liga. No bo tak naprawdę no, wiadomo, że Liga to jest okres długoterminowy, tak? Tu jest kilka miesięcy do rozegrania, 30 spotkań. Natomiast no, europejskie puchary są tu i teraz i tu każdy mecz jest najistotniejszy. Tu nie ma możliwości, żeby się gdzieś potknąć, żeby gdzieś się, nie pokazać z dobrej strony i nie przechodzić kolejnej rundy, no bo tutaj... Dwumecz weryfikuje po prostu. Dwumecz weryfikuje, więc no, tak to wygląda. Przed Lechem, jeżeli oczywiście przejdzie Dinamo Batumi, starcie z Wikingurem Reykjavik lub z The New Saints, czyli albo z zespołem z Islandii, albo z zespołem z Walii. Po pierwszym meczu tamtej rywalizacji to Wikingur jest bliżej trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. No i spotkają się już z takimi opiniami, że w momencie, w którym Lech awansuje do tej trzeciej rundy, no to może być już tylko łatwiej, patrząc na potencjalnych rywali. Jak ty się do tego odniesiesz, Bartku? Potencjalnie łatwiej. No trzeba wyjść na boisko i rozegrać mecz. Nie ma już z góry wygranych spotkań. Tym bardziej, że Wikingur pokazał się z dobrej strony, bo wydaje mi się, że to ta drużyna awansuje do kolejnej rundy. Oni przeszli dwa mecze preeliminacji, wygrywając między innymi z Lewadią Tallinn 6-1. Przeciwstawili się drużynie Malmo, przegrywając 2-3, remisując u siebie 3-3. Także ta drużyna pokazuje, że też potrafi grać w piłkę, potrafi strzelać bramki i będziemy musieli na nich uważać. Także ja mówię, że czy powinno być potencjalnie łatwiej. Może współczynnikowo powinno być łatwiej. Powinno być łatwiej Lechowi w porównaniu do tego, co było, co jest teraz, co było w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. No ale tak jak mówię, no, trzeba na boisko wyjść, trzeba rozegrać 90 minut, bo historia w futbolu pokazała, że no, niespodzianki lubią się zdarzać. No, nie będę już przypominał meczów chociażby z Żalgirisem Wilno czy z AEK-iem Solną, gdzie Lech, wychodząc jako faworyt, no, przegrywał te spotkania i później było wielkie rozczarowanie. Także ja tutaj mówię... Czy ze Stjarnem, tak? Czy ze Stjarnem chociażby, tak. Tak. Także mówię, no tutaj... Podejdźmy do tego też zdroworozsądkowo, spokojnie, bo w Poznaniu bardzo lubimy wędrować z jednej strony w drugą stronę. Przed chwilą wywoziliśmy tak naprawdę, wyrzucaliśmy trenera tak naprawdę z Lecha Poznań, mówiąc, że tak naprawdę już niczego nie zbudował. Nagle po 5-0, śledząc to, co piszą kibice na mediach społecznościowych, jest nagle wielka euforia, że drużyna w końcu się odbudowała. Także no po prostu zobaczmy, co przyniosą kolejne miesiące. Teraz mamy przez tydzień, znaczy od poprzedniego czwartku do kolejnego czwartku minie tydzień. Nie rozegraliśmy meczu ligowego, co w mojej opinii jest w sumie słuszną decyzją. Tak jak pan Marcin powiedział, że jeśli chcemy grać w Lidze Mistrzów czy w Europejskich Pucharach, powinniśmy mieć kadrę zbudowaną na to, żeby grać te mecze co 3-4 dni. Nie szukać żadnych argumentów, że coś mogło nie pójść, no ale jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No, infekcje, kontuzje, na pewno to przełożenie spotkania z Miedzią Legnica było jeszcze przed tym, co się wydarzyło w Lechu, jeśli chodzi o składy. No ale mówię, wydaje mi się, że powinniśmy
no patrzeć na to zdroworozsądkowo, tak? I no, skupić się na tym, co będzie za chwilę, a już nie rozdrapywać tego, że nie jesteśmy przygotowani na grę co 3-4 dni. Tym bardziej słyszałem opinię bodajże Flavio Paiszał i trener Pogoni. Byli zdziwieni, że polskie drużyny przekładają te mecze. No ale niestety takie są realia. Jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Musimy się mierzyć z tymi problemami, które mamy. No i nic na to nie poradzimy. W magazynie Wokół Bułgarski Artur Braciniak mówił o tym, że piłkarze na początku sezonu tak na dobrą sprawę mogą grać co 3-4 dni, że no jest się w tym rytmie meczowym. Też nie zapominajmy o tym, że często dwa z tych dni pomiędzy meczami to jest regeneracja. Także gdzieś te organizmy mogą się prawdopodobnie zregenerować w odpowiedni sposób. Natomiast jeszcze wrócę do tej przerwy, o której mówimy. No bo oczywiście Lech nie zagrał z Miedzią Legnica. Natomiast no, kilku zawodników pierwszego zespołu wystąpiło w rezerwach w meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zremisowanym przez drużynę Artura Węski 2-2. Mowa tutaj o takich piłkarzach jak Souza, Citejszwili, Szymczak, Kozubal, Bąkowski i Marchwiński. Jak wiem, że obserwowałeś to spotkanie, Bartku, a więc zapytam cię, jak zaprezentowali nam się piłkarze pierwszej drużyny w starciu na boisku Ewiner drugiej ligi? No, przede wszystkim było widać jakość w grze Afonso Souzy. Widać, że to jest zawodnik, który no, przewyższał w tym meczu swoich i kolegów, i rywali, ale widać było, że brakuje mu takiego partnera do gry, bo mimo, że w składzie znalazło się jeszcze pięciu innych kolegów z pierwszej drużyny, to jednak było widać taki brak zgrania. No troszeczkę słabiej wypadł Gio, troszeczkę słabiej wypadł Filip Marchwiński. Całkiem dobrze wyglądał Krzysztof Bąkowski w bramce. Widać, że jest to gracz, który no, nie chce się wypowiadać już na temat bramkarzy w Lechu Poznań. Nie chciałbym mówić, że to będzie zawodnik, który powinien w najbliższym czasie wejść do bramki albo powinien zmienić Artura Rutko, bo tak naprawdę niczym się nie różni. Generalnie wyglądało to dobrze i bardzo dobrze, że ci zawodnicy zagrali, bo możemy mówić, że może faktycznie, jeśli robimy przerwę, to niech wszyscy zawodnicy sobie odpoczną, niech skupią się na treningach, ale ci zawodnicy mimo wszystko no, w tych pięciu meczach trochę mniej grali od swoich kolegów, także taki rytm meczowy im będzie potrzebny, tym bardziej, że Souza i Citejszwili bodajże chyba nie dojechali na obóz w Opalenicy, nie trenowali z zespołem całego obozu, także takie mecze, takie granie z kolegami na pewno im się przyda. Tak jak mówię, no generalnie to wyglądało dobrze. Troszeczkę serce mi zadrżało w 10 minucie, jak Souza upadł na murawę, potrzebował pomocy fizjoterapeuty i mówię znowu, no niesamowite, no zaraz w takim meczu w drugiej lidze Souza miałby złapać kontuzję, no to już by naprawdę było takie potwierdzenie tego, co się dzieje w Lechu Poznań. Ale generalnie spisali się wszyscy na przyzwoitym poziomie. Okej, no i myślę, że tutaj temat Lecha Poznań możemy zamknąć. Wiemy o tym, że Lech zagra z Dinamem Batumi niebawem, w środku tygodnia. Później czeka kolejorza starcie z Wisłą Płock, a więc z rywalem, z którym mierzyła się w weekend Warta. No więc zapraszam na podsumowanie tego meczu. Sprawdźmy, jak poradzili sobie Zieloni w starciu z Nawciarzami. To bolesna porażka. Liczę na to, że jeszcze przyjdą te lepsze dni i nie będziemy już więcej oglądać takich spotkań. Takich, czyli przegranych aż 0-4. W piątkowy wieczór Warta Poznań nie potrafiła znaleźć żadnych argumentów na rozpędzającą się z każdą minutą Wisłę Płock. Już ta pierwsza bramka, próba łapania nas wolnego przez Roberta i taka stykowa sytuacja, gol, potem tracimy jedną, drugą piłkę, przegrywamy walkę o drugą, z tego idzie kontra, dostajemy bramkę na 2-3-0, szkoda, że dostaliśmy też tą bramkę na 3-0 do szatni, natomiast no, sam obraz całego meczu wyglądał tak, że Wisła miała dużą przewagę. Skutecznością popisali się pomocnicy Nawciarzy, po dwa gole strzelili tego dnia Rafał Wolski i Dawo. Gra podopiecznych Pawła Stanio zwyczajnie cieszyła oko. Dzisiaj funkcjonowało prawie wszystko i to, co my sobie założyli przed meczem, my potrafili utrzymać do końca meczu i cieszę się, że i z bramek,
ale szczególnie z tego, żeśmy nie stracili bramki. Przed meczem z Wisłą szeregi Warty opuścił skrzydłowy Jason Papo, który został sprzedany do Rapidu Bukareszt. Szkoleniowiec poznaniaków przyznał, że zamieszanie wokół tematów transferowych odcisnęło swoje piętno na postawie zespołu. Dużo było rozmów na temat, czy Jason zostanie, czy odejdzie. Wczoraj pojechał do Bukaresztu. Dzisiaj krótko przed meczem gdzieś tam wysłał informację chłopakom, że dziękuję i że będzie grał w innym klubie. Jakieś tam dodatkowe spekulacje. Myślę, że no, na pewno to ma wpływ, bo drużyna o tym mówi, skoro mnie o to pytają, więc mówią też między sobą. Myślę, że tą konferencją trzeba po prostu te tematy pozamykać. Po dwóch kolejkach Warta ma na swoim koncie 0 punktów i wciąż czeka na premierową bramkę w lidze. Piłkarze wierzą w szybkie przełamanie. Lepiej dostać w jednym meczu 4 niż w każdym kolejnym, w kolejnych 4 po 1-0, więc mam nadzieję, że to dla nas będzie taka jednorazowa klęska, po której szybko się podniesiemy. Na przeciwległym biegunie znajduje się Wisła. Podszczanie podchodzą do dobrych wyników z chłodną głową. To, że mamy 6 punktów teraz po pierwszych kolejkach, to jest fajne, ale z perspektywy całego sezonu to absolutnie nic nie znaczy. Także musimy każdym jednym meczem udowadniać wszystkim, że nam zależy. W następnej kolejce Warta zmierzy się w Legnicy z miejscową Miedzią. Przypomnijmy, że w tę niedzielę z Legniczanami miał zagrać Lech, ale kolejorz zdecydował się przełożyć to spotkanie z uwagi na występy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wysoka porażka piłkarzy Warty Poznań z Wisłą Płock. Panie Marcinie, ten zimny prysznic był dla pana zaskoczeniem? Patrząc z perspektywy końcówki sezonu i to, co zespół Zielonych pokazał w poprzednim sezonie, tak, jestem zaskoczony, rozczarowany nawet bym powiedział, rozmiarami tego spotkania, ale również też samą grą. No, Warta przyzwyczaiła nas do takiej solidnej gry. Tym bardziej pierwsza kolejka z Rakowem. Oglądałem ten mecz naprawdę i przecierałem oczy ze zdumienia i przykro mi było, kiedy tam w 80 czy 79 minucie stracili bramkę, bo remis to był takim, powiedzmy, wynikiem sprawiedliwym. Warta naprawdę zaprezentowała się z dobrej strony. Ten skok pressingowy nie pozwalała Rakowowi jakby otwierać, budować gry od swojego pola karnego i naprawdę mówię, kurczę, jest kontynuacja tego, co było w poprzednim sezonie. Natomiast no, ten mecz, chciałbym, żeby to był wypadek przy pracy, żeby to była dyspozycja dnia, ta najgorsza z najgorszych. Żeby trener Dawid jak najszybciej wyciągnął wnioski i w kolejnym meczu z Beniaminkiem, no już ta Warta pokazała, że faktycznie to była tylko chwila taka niedyspozycji zawodników i jakby wszystkich w tym klubie. Natomiast chciałbym, żeby tak było. Nie chciałbym, żeby ta Warta no znowu postawiła się w sytuacji takiej, że z każdym kolejnym meczem tych punktów będzie mniej, będzie znowu problem. Już chyba był w poprzednim sezonie, kiedy Warta nie mogła strzelić tej pierwszej bramki. Też patrzyliśmy, kiedy strzelą później to odpaliło i końcówka już była faktycznie dużo lepsza. Natomiast no, tu trzeba się liczyć z tym, że Warta no, będzie miała też kolejny taki sezon bardzo ciężki, gdzie każdy punkt będzie musiała mocno wywalczyć, że będzie musiała o każdy punkt tutaj wejść na swoje wyżyny. Patrząc teraz na ruchy kadrowe, które też czy się odbywają, czy słychać, kto jeszcze może odejść, to też nie napawa optymizmem. No to ta Warta raczej w drugą stronę powinna się wzmacniać i jeszcze dostarczać zawodników o odpowiednim poziomie, żeby być zespołem, który naprawdę będzie liczył się z każdym. Natomiast no dzisiaj czy kontuzje, czy te transfery, które są szykowane, czy w przypadku Papo, który już podpisał nowy kontrakt, troszkę mnie to niepokoi. Natomiast mam nadzieję, że ta młodość i pomysł trenera Szulczyka, który nas przyzwyczaił i pokazał, że naprawdę jest merytorycznie przygotowany, że będzie miał kolejny pomysł na to, jak to załagodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy no, nie wygląda to za ciekawie i mam nadzieję, że przyjdzie przełom w tej trzeciej kolejce ligowej. Kilka wątków zostało poruszonych, między innymi wątek transferowy, o tym porozmawiamy za moment. Ja jeszcze bym wrócił do tych wydarzeń boiskowych. Trener Dawid Szulczek wspomniał o tym, że był to jego zdaniem najgorszy mecz z tych dotychczasowych pod jego wodzą. Został o to zapytany przez jednego z dziennikarzy i potwierdził to, że no było to po prostu najsłabsze spotkanie Zielonych właśnie od momentu przyjścia tego szkoleniowca do klubu. Bartku, ty też się zgodzisz z tą opinią? Zdecydowanie. No, piątkowy mecz wyglądał słabo, by nie powiedzieć, że wyglądał źle. Tak jak pan Marcin wspomniał, no, może być zaskoczonym tym, jak Warta zagrała to spotkanie, tym bardziej, że tydzień wcześniej z Rakowem no powinni zdecydowanie wywieźć ten jeden punkt i ten wynik
byłby jak najbardziej sprawiedliwy. No, wyglądało to fatalnie. No, defensywa absolutnie nie istniała. Tak jak był Dawid Szymonowicz w bardzo dobrej dyspozycji przez dłuższy okres czasu, tak tutaj absolutnie nie istniał. Zawinił przy co najmniej dwóch bramkach. Ja się upierałem, że zawinił przy trzech bramkach. Robert Iwanow też zagrał poniżej swojej formy. Nie wiem, czy to już było spowodowane tym, że no akurat Wisła Płock potrafiła wykorzystać jego wszelkie słabości, czy już gdzieś myślami był przy transferze do innego klubu. No tutaj absolutnie nic się nie kleiło w zespole. Było widać, że trener Szulczek musi łatać strefy boiska zawodnikami, którzy nie grają. Drugi mecz wychodzi jako najbardziej wysunięty napastnik Milan Koryn, po czym się okazuje, że schodzi po 30 minutach z urazem i nagle w jego miejsce musi wchodzić Michał Jakubowski, który chyba grał w sparingach jako środkowy napastnik i z tego, co słyszałem, to trener Szulczek był z niego zadowolony, ale chyba nie na tym rzecz polega. Schodzi Milan Koryn, wchodzi nagle w miejsce Jakubowskiego Kuba Kiełb, który też przez chwilę grał w środku pomocy. No, nie wygląda to pozytywnie. Tutaj teraz słyszymy, że kilku zawodników musi się ciągle mierzyć z urazami. Jest to Mateusz Kupczak, jest to ciągle Adam Zrylak, nie wiadomo kiedy wyjdzie, a tej siły ofensywnej naprawdę bardzo brakuje. Zadałem takie pytanie trenerowi Szulczkowi po meczu z Rakowem, a przed meczem z Wisłą Płock, czego najbardziej zabrakło w tym spotkaniu z Rakowem. Czy to brak dziewiątki, czy to brak sytuacji strzeleckich, czy to może jakieś gapiostwo w linii defensywnej. Trener Szulczek od razu mi odpowiedział, że kreowaliśmy sobie całkiem sporo sytuacji bramkowych, że oddaliśmy całkiem dużą liczbę strzałów, no ale tak naprawdę te strzały no, nie były groźne. No, na statystykach, że tam było 8 strzałów, no niewiele to mówi. No, te sytuacje nie były na tyle klarowne, żeby mogli strzelić tę bramkę. No i widać... Mówisz o meczu z Rakowem? Tak, mówię o meczu z Rakowem. Ta sytuacja Szczepańskiego chyba najgroźniejsza, prawda? Pod koniec pierwszej połowy i jeszcze chyba Milan Koryn miał taką jedną sytuację, aczkolwiek ten strzał był na tyle lekki, że Kowacewicz sobie bez problemu poradził sobie z tym strzałem. No widać braki w ofensywie, a przed sezonem martwiliśmy się, co będzie z defensywą, a ta defensywa, no teraz zabrzmi to trochę kuriozalnie po porażce 4-0, ale generalnie z tego wszystkiego wygląda chyba najlepiej i najpewniej, w sensie, że ma kim obsadzić trener Szulczek te pozycje. No i bardziej trzeba się zastanawiać, co będzie z przodu. Słyszymy, że Pedro Vieira z Rakowa Częstochowa jest przymierzany, grał w ostatnim sparingu w sobotę z Unią Swarzędz, nawet strzelił bramkę. Przyszedł Maciej Żurawski, także może to zacznie wyglądać coraz lepiej. No ale mówię, no, ten mecz wyglądał bardzo źle, obnażył wszelkie słabości Warty Poznań, no i wróciły demony przeszłości, bo pierwszy sezon Warty zaczął się właśnie tak samo, dwoma porażkami, zeszły sezon, dwa remisy, trzeci mecz to była wygrana. No miejmy nadzieję, że w następnym meczu Warta się obudzi i w końcu zacznie grać na takim poziomie, żeby mogła cieszyć oko i w przyszłym tygodniu będziemy mogli rozmawiać o tym, że w końcu 3 punkty przyjechały do Poznania. Jednym z tych piłkarzy, którzy mogli grać na pozycji wysuniętego napastnika, cofniętego napastnika w zależności od systemu i momentu, ale generalnie jeżeli chodzi o zastępców Adama Zrylaka, no to był wymieniany Jason Papo. No i Jasona już w klubie nie ma, tak jak pan zwrócił wcześniej uwagę. Transfer do Rapidu Bukareszt. Będziemy tęsknić za tym zawodnikiem? W moim odczuciu nie. To nie był zawodnik, który robił różnicę. To nie był zawodnik pierwszego wyboru, czy trenera Tworka wcześniej, czy dzisiaj trenera Szulczyka. Natomiast no, tu nawet nie oceniałbym tego, czy będziemy tęsknić, czy nie. No, dzisiaj patrząc na personalny skład Warty, no to każdy zawodnik jest potrzebny. Ja bym właśnie oczekiwał przyjścia, tak jak tutaj Żurawskiego, czy może tego Vieiry, tak jak z Rakowa, może Bednarczyk, tak jak Szymon Janczyk. Niż drugą stronę, tak? No bo tutaj mówiliśmy wcześniej, są kontuzje, są transfery z klubu do innych klubów, no i Warta musi gdzieś to zbalansować, no musi mieć zawodników pozyskać, chyba że jest taki plan, bo o tym nie wiem, że okej, mają możliwość pozbywania się, bo ktoś jest zainteresowany, czyli ten budżet
Warty zostanie troszeczkę podreperowany i będzie to lepiej wyglądało. Natomiast no, w ich miejsce muszą przyjść zawodnicy. No, jeżeli mówimy o Żurawskim, tak, który przyjdzie do Warty, będzie, no to jest zawodnik, który dla mnie będzie zawodnikiem wiodącym, bo pamiętam go w pierwszym sezonie, kiedy on tutaj był wypożyczony, robił różnicę, podobał mi się ten zawodnik. Kiedy wrócił do Pogoni, bo taka była decyzja też działaczy ze Szczecina, mówię, szkoda, bo ten zawodnik już złapał tutaj fajne granie, był takim zawodnikiem, liderem, który naprawdę robił różnicę. No, więc cieszę się, że wraca. Mam nadzieję, że dzisiaj ta Warta dla niego to już będzie klub taki, gdzie on będzie czuł się już dosyć pewnie i weźmie na siebie ciężar jakby rozgrywania, czy ciężar każdego kolejnego meczu. Więc być może, Warta fall start w lidze. Natomiast miejmy nadzieję i liczę na to bardzo mocno, że w trzecim meczu w Legnicy pokażą swoją wyższość i te punkty przywiozą najlepiej 3. Też pojawiła się taka opinia na Twitterze ze strony Kuby Białka z Weszło a propos wpuszczenia młodzieżowców przez trenera Dawida Szulczka w momencie, kiedy było już 0-4, więc pozwolę sobie to zacytować w tym momencie. 60. minuta, 0-4, Dawid Szulczek wprowadza 4 młodzieżowców. Razem nabijają 120 minut, czyli więcej niż jeden pełnoprawny występ. Tylko jaki w tym sens? Jaką wartość dla tych chłopaków ma tak sztuczna szansa? Zagrają, odbębnią, wyrobią minuty. I tyle. Przy czym to żaden zarzut do Dawida Szulczka. Przepis pozwala na takie praktyki, więc z nich korzysta, skoro mecz jest już przegrany, ale jednak ten przepis daje duże pole do kombinowania. Koniec cytatu. Panie Marcinie, pan się pod tym podpisze? Rozdzielił to na takie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest każda minuta, czy każde minuty młodych zawodników w Ekstraklasie, czy to będzie przy wyniku korzystnym, czy niekorzystnym, to dla niego jest to, dla nich jest to wyzwanie, jest to zbieranie doświadczenia i muszą zawodnicy wiedzieć, jak to jest na boisku, kiedy przegrywa się już 0-4, kiedy jest 0-0 i wynik jest jeszcze otwarty, kiedy się wygrywa. I tu jest takie indywidualne podejście. Dlatego każdy zawodnik młody, który wchodzi, on patrzy przede wszystkim z perspektywy swojej osoby. Czy to są minuty, które mają mu dawać taką pewność i zbierać doświadczenie na poziomie ekstraklasy. Z drugiej strony, no by się wydawało, ktoś powie tak, 0-4, raczej małe szanse do odrobienia tego rezultatu, tak? Więc myślę, że bardziej tu trener Szulczek i sztab stwierdzi, dobra, no dajmy tych młodych, niech pokażą, co oczywiście mogło też być negatywnym odbiorem, bo za chwilę mogło się skończyć, nie wiem, strzelam 0-6, tak? Natomiast też ale tak minuty... nie było, no bo oni też wnieśli jakąś pozytywną prawda? Ale dobrze, to my dzisiaj to wiemy już po meczu, ale w trakcie, kiedy wpuszczamy 4 młodzieżowców, nie wiemy, jaka będzie ich dyspozycja, czy oni będą w stanie, no nie wymagajmy dzisiaj od młodych zawodników, którzy są młodzieżowcami i tych minut mają bardzo mało na poziomie ekstraklasy, że oni teraz robią różnicę. No bo tak trzeba też do tego podejść. Natomiast sam przepis o młodzieżowcu, to są takie zawirowania. Ja ostatnio miałem okazję być w zeszłym tygodniu na ogólnopolskiej konferencji trenerów UEFA Pro w Łodzi. Tam 2 dni taka świetna konferencja, która odbywa się co roku poza wyłączeniem tego czasu pandemicznego. I tam jest duża dyskusja wśród środowiska trenerskiego, czy to jest potrzebne, czy nie. Te kary, które dzisiaj są, tak naprawdę trzeba zbierać te minuty. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie będzie, nie zrobi tego limitu, to aspekt finansowy też, to naprawdę jest duże poruszenie wśród trenerów przede wszystkim. No ale taki jest przepis i z tym trzeba się liczyć. Więc z jednej strony trener Szulczek pewnie chciał łapać te minuty, tak, żeby te 3000 minut, które są regulaminowo zatwierdzone, że trzeba w sezonie zebrać, no to będzie zbierał. Z drugiej strony aspekt ten indywidualny, czyli zbieranie doświadczenia, tylko pytanie, na jakie to doświadczenie przy 0-4 wpuszczać, no ale tak powiedziałem, każda minuta to będzie istotna. I trzecia kwestia, co te zmiany mają dać z perspektywy wyniku 0-4 wpuszczając tych młodzieżowców, ale z drugiej strony, kogo ma wpuścić, no to teraz ławka, no to ja po raz kolejny powiem, pokaż mi, jaką masz ławkę, a powiem tobie, jak jesteś silnym zespołem. I bo dzisiaj wiele zespołów wprowadza zawodników z ławek rezerwowych, czy tych rezerwowych, którzy wchodzą, robią różnicę i przechylają szale zwycięstwa na korzyść. I to jest jakby cała mądrość zespołu. No tylko trzeba mieć te kadry po 25 równorzędnych zawodników, którzy nie ma znaczenia tak naprawdę, na kogo postawię, a dyspozycja dnia może o tym tylko decydować, nie? Bo tak to wygląda. Ten przepis o młodzieżowcu stał się wrogiem Macieja Żurawskiego, no bo trener przyznał, że Żurawski nie wszedł na boisko, no bo nie był młodzieżowcem w jakimś stopniu. Jednak to też miało znaczenie. Ten przepis po prostu warunkował pewne rzeczy i wydarzenia boiskowe. Jeżeli my mówimy teraz o poziomie, o miejscu, gdzie jesteśmy w rankingu i mamy taki przepis, że mamy Żurawskiego, który mógłby wejść, ale już nie mógł, bo liczba młodzieżowców musiała się zgadzać,
no to my sobie zamykamy pewną ścieżkę rozwojową, czy nawet wynikową. I to, no to jest przepis, który naprawdę będzie w najbliższym czasie chyba bardzo mocno tutaj komentowany. Będzie duża dyskusja i sam jestem ciekaw, jak to w najbliższym sezonie się potoczy dalej. No nie uciekniemy chyba od tych dyskusji. Na sam koniec, Bartku, zapytam ciebie o twoje przypuszczenia, jak będzie wyglądał mecz z Miedzią Legnica, najbliższe spotkanie Warty Poznań. Wiemy, że Zieloni zwyciężyli tego rywala po golu nomen omen młodzieżowca Szymona Sarbinowskiego. Tu oczywiście mówię o meczu kontrolnym, meczu sparingowym, który akurat mieliśmy okazję komentować z Dawidem Dobraszem. Wtedy całkiem nieźle zaprezentowała się Warta, no i pewnie defensywa, solidna defensywa, pewnie też skuteczność pod bramką przeciwnika mogą okazać się kluczowe, ale no chyba jednak zgodzimy się, że no nie ma najmniejszego sensu przykładać wagi do wyników meczów sparingowych, tym bardziej, że wtedy trenerzy obu drużyn bardzo mocno eksperymentowali. Powiedziałeś na początku przed programem, że nie będzie trudnych pytań, a tutaj jeszcze na koniec programu mnie wrzucasz na wysokiego konia. W dwóch zdaniach. I jak będzie wyglądał ten mecz? I wydaje mi się, że na pewno Warta się odrodzi, że to może to nie będzie wielkie przebudzenie, odrodzenie i to nie będzie zwycięstwo 3-0, ale wydaje mi się, że trener Szulczak będzie potrafił przemówić do tych piłkarzy, wyciągnie wnioski z poprzedniego spotkania i no nie pozwoli sobie na taką liczbę błędów, która się zdarzyła w ostatnim spotkaniu, bo ona chyba już została wyczerpana do końca tej rundy. Wydaje mi się, że Warta zagra bardzo mądrze, zagra przede wszystkim ofensywnie. Czuję, że to będzie ten mecz, w którym Warta w końcu pokaże, że potrafi zdobywać bramki, potrafi kreować te sytuacje. No i mam nadzieję, że w końcu wyjdzie na boisko Adam Zrelak. Bo jeśli on wyjdzie na murawę, no to jestem przekonany, że Warta będzie mogła wywieźć z Legnicy chociażby jeden punkt, aczkolwiek gdzieś tak podskórnie czuję, że logika ekstraklasy mi podpowiada, że jednak tutaj jednak te trzy punkty trafią do Poznania. Pytanie, w jakiej formie po dłuższej przerwie będzie Adam Zrelak? Mówię tutaj o formie fizycznej między innymi, no bo to też jest pewnie istotna kwestia. Pytanie też, czy Robert Iwanow zagra w tym spotkaniu, no bo tak jak wspomniałeś, interesują się nim poszczególne kluby, mówi się głośno o Legii Warszawa, być może do momentu startu tego spotkania Robert już opuści szeregi Warty, kto wie, okienko, tak jak pan Marcin mówił, jeszcze trwa w najlepsze, także czekamy na kolejne ruchy, zarówno Warty, jak i Lecha Poznań. Ja wam, panowie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Marcin Drajer, Bartosz Kijewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Paweł Jonik i mówię do zobaczenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że w obliczu dwóch zwycięstw poznańskich zespołów. Thank you.